Siemanko, witam wiosną i to taką prawdziwą wiosną, bo kalendarzową już od kilku dni ją mamy, więc serdecznie witam w niedzielę wiosenną pierwszą. Dzisiaj jest niedziela handlowa, dla mnie pracująca, chociaż nie pracuję w handlu. Zapraszam Was na mój dzień. Pokażę Wam trochę sportu tak dla odmiany. Ten mega przyjemny dzień zaczniemy od podróży do nowego kościoła. 42 minuty. Mam być tam za 15:11, więc idealnie na czas. Startujemy. No to pierwszy mecz za nami, lecimy na kolejny. Teraz nowa wieś złotoryjska. W nowej wsi złotoryjskiej prowadzi folklor. Uwielbiam takie klimaty. To są uroki B-klasy. Pięknie. Póki co na dwóch wioskach klimat znakomity. Teraz przenosimy się do miasta. Za chwilę Złotoryja. Nowa wieś złotoryjska. Baj! I pyk, w pół do pierwszej i już trzecie spotkanie. Teraz jesteśmy w Złotoryi na meczu nowego kościoła. Złotoryi, jak widać, emocji nie brakuje, ale przenosimy się do Lubina. Już w Lubinie. Emocje z Złotoryi jednak dały górę. 6 bramek, bramka rzutu karnego po chwili rzutu wolnego i było 3-2 dla drużyny z Kościelca, bo już wiem, że to grał Kościelec z nowym kościołem. 3-3 się skończyło. Emocje niesamowite, bardzo fajny mecz, a teraz idziemy na piłkę ręczną. Zagłębie Lubin gra bodajże z Wybrzeżem Gdańska. Nie Wybrzeże Gdańska, Gwardia Opole. Mała pomyłka, ale co za różnica. Ważne, że wygrywają. No i Zagłębie wygrało spokojniutko z Gwardią Opole. Teraz przede mną ostatni mecz. Na dzisiaj znowu piłka nożna. Jedziemy do Granowic, na Rodło Granowic, jak Grom Gromadzyń. Tak więc mamy trochę czasu, mam tam być w pół do czwartej. Trochę zapasu mam, bo jest za 20-50 minut dojadę spokojnie. Tak więc widzimy się na miejscu i na dzisiaj ze sportowych emocji to chyba będzie tyle. Tak więc Wojtku, Cokole, prowadź! Ostatnie miejsce mojej dzisiejszej podróży sportowej. Tak więc jesteśmy teraz w Granowicach na meczu Rodło z Gromem Gromadzyń Wielowieś. Idziemy porobić trochę materiału do roboty i wracamy z powrotem na Lubin. No to piłkarskie niższe ligi w tym tygodniu już się kończą. Efekt mojej pracy, którą wykonałem przez weekend, zobaczycie we wtorkowym programie. Linka zostawiam Wam w opisie filmu. Kto chce, niech sobie sprawdzi. A teraz lecę na Lubin i wieczorem oglądam Polska Łotwa. Miejmy nadzieję, że biało-czerwoni wygrają. Właśnie dla takich miejsc uwielbiam tą pracę, że nigdy nie wiesz, gdzie trafisz. Jeździsz w nieznane miejsca, których jeszcze ci nigdy nie było i możesz spotkać właśnie takie rzeczy. Jest cudowne. Nawet nie wiedziałem, że to coś takiego w regionie jest. Jadę na niższe ligi, a poznaję fajne miejsca. Bardzo wielki plus dla twórców tego programu. Ja się naprawdę teraz zrelaksowałem. Po tej chwili jestem pełen relaksa, byłem już zmęczony. Relaksuje mnie ta praca. Chciałbym.